Słuchajcie, nie powinienem być tak uśmiechnięty, bo jest godzina 6.00. Ja wstałem specjalnie dla was, żeby nagrać odcinek, jak grają pro playerzy i bambiki przed szkołą, przed całym ranem. I czekajcie, włączę sobie tylko światło. Nie przejmujcie się moim wyglądem. Zostawcie mi łapkę w górę, jeśli chcecie, żebym nagrał wam odcinek też o 3 w nocy. No i oczywiście zasubskrybujcie ten kanał, wpadajcie na Instagrama. O tej łapce przypominam, będzie odcinek też o 3 w nocy, tak jak powiedziałem. No i oczywiście przypominam, że pierwsze 100 osób, które wpisze kod Evela do sklepu, zostanie dodane do znajomych. Także szybko wbijajcie na komputery, wpisujcie kod Evela, zapraszajcie mnie do znajomych. I pierwsze 100 osób, które to zrobi, ja dodam. Jak widzicie po moim wyglądzie, wstałem dzisiaj o godzinie 6, żeby nagrać wam ten film. Słuchajcie, byłem bardzo ciekaw, jakie KD mają osoby, które wstają przed szkołą i grają. No, zobaczcie sami. No i co, no ja się podkładam komuś za chwilę. Nie mam jeszcze nic, może parę osób zabijemy, póki będę mógł. No i... o Boż. No i uciekł mi. Niedobrze, niedobrze. A Jezus, nie wiedziałem, w którego strzelać. I co, nikt nie było go tam? O Jezus, jest tu ziomek. Ej, no nie, no skąd? Ziomek, zostaw mnie. No halo, no chodźcie. No, no i co? A ci ludzie się nie chcą bić, idę się podłożyć w takim razie. To jest bez sensu trochę. Dobra. O, dobra, a tu się nie da wejść do śmietnika, akurat, wow. Wow, no co za kamper, dobra, słuchajcie, oglądamy Nemezisa, ale nie ładnie tak kampić. Dobra, mamy tutaj spocucha numer 1, no i zobaczymy, co tu się będzie działo. Dobra, mamy tutaj podjazd, wreszcie się coś będzie działo, mamy tego ziomeczka. Ej, ale grają bambole też, nie trafiamy tylko na dobrych graczy. Zobaczcie, grają też bambole. No tu masz typa, no. O Jezu, a czemu on z tego? Przecież miał po mnie bronie fajne. Dobra, mamy, jak ten gość się nazywa? Wejdźmy do obserwowania. A anonimowy, akurat ten gość jest anonimowy i zostało mu 51 HP. Ile ma killi? Killa ma na pewno jednego, to jestem tego pewien. Dwa ma na pewno. No jego KD tutaj nie sprawdzimy, bo on nie ma. O, tu jest kolejny gość. O Jezu. No chłop chyba śpiący. Chłop chyba śpiący. O, tu od dwóch stron będzie zabawa. Nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle wróciła to do gry. Na chiński nowy rok. Czuję, że zaraz dostanę głowę. Czemu ci ludzie się nie leczą? Chłop ma 5 potek. W ogóle ta broń to... Ja nie wiem, kto wymyślił tą broń. Czy ktoś z was wie? U góry, u góry. Na dachu. Ależ fajnie. O, no. Tam. Chłop gra na padzie chyba, nie? Tak? Czaty, napiszcie mi, czy chłop gra na padzie, bo te bronie tak dziwnie mówił, skakiwały. Dobra, mamy gościa nad nim. Podjedź go, a nie strzelaj. Wyjdź do góry. O, dostał, dobrze ci tak. A nie wiem, co ci ludzie niektórzy robią. Ten, co się zbuksował. O, nagle sobie przypomniał, że ma potki. Dawaj, ziomek. Lecisz. Tylko ja nie wiem, ci ludzie tak grają, jakby im się spać chciało, no. Słuchajcie, musicie się zastanowić, czy idziecie do szkoły, czy gracie. Taki tam RPG. I mamy w końcu spoceńca. STW Apple. No, ale trafiony został przez te... Jak na farcie, przecież on go trafił z pompy za 30. Dobra, mamy już tutaj na pewno dwa fragi. Tutaj widzicie jego statystyki teraz, tego gościa. Zobaczymy, czy pociśnie, czy nie. I zostało w tej chwili 20 osób. Ale dalej tu ktoś jest. Tutaj... A ten co robi? Ten co robi? Ten co robił? Co za bambolek? Ja pierdzielę. Sam jesteś klaunem. Sam jesteś klaunem, chłopie. Słuchajcie, tak nazwiemy ten odcinek. Oglądamy największego klauna, który myśli, że gra jak Mongrel. O Boż. 252 level tak w ogóle. Sorry, że tak zamulam, ale wiecie, no nie jest łatwo nagrać odcinek. Jeszcze dzisiaj mają od internetu przyjechać. Dlatego też tak wstałem, ale nie mówcie nikomu. Proszę państwa, czy to się uda? Czy tu się uda? 84. Strasznie goś się stresował i chyba przez to przegrał, co? Ten, co wyrzucił matcy chyba. Jak on jest chyba jakiś chory. Co on robi? Czemu on wyrzuca matcy?
Czemu on wyrzuca matcy? Dobra, wreszcie ktoś się tam bije. Słuchajcie, koło słonych z trzech. 11 osób zostało. Zostanie pewnie 10 po tym podjeździe. Albo 9 po tym podjeździe. Zobaczmy. Proszę państwa, mamy podjazd. Wreszcie coś się dzieje. Tak jest, mamy nowego kałacha w grze. Tak jest. Proszę podjechać, kolego. Wow, 70. Ale sam... Oj. Panika, panika się włącza u naszego słoneczka. Mam nadzieję, że przegra tą grę, nie wiem jak wy. Bo mi pokazał klauna. Może nie mi, ale tak się nie pokazuje. No, gdzie nie są 90-tki. Oj, sam się uwalił? Nie uwalił się? Dlaczegoś się nie uwalił? Przecież to była kratka w kratkę. No i gościu zszedł. Przeładowałbym teraz RPG-a. 94 i za 20. No i na tym się kończy. Ale dostał z pułapki i tam jakiś spocuk jeszcze Elkę tańczy. To jest, co za gość. Widzieliście to? Dostał pułapkę i jeszcze go kolesiowi Elkę zatańczył. Ten się boi bić teraz i będzie go trzymał w strefie. No co za gościu. Przecież to siara jest. Oj, nie trafiłem, nie trafiłem. Oj, 72 i ma zbitą potkę. Czyli ma 80 HP w tej chwili. O! Ładnie to zrobił, ładnie go podwalił. Oj! Czuję wykładkę tego gościa mojego tutaj, co go oglądamy. Przebudówka już jest nad nim. O, i mamy wykładkę tego naszego ziomeczka. Oby, trzymamy kciuki, żeby on padł. Skubany clown, clown. No można powiedzieć, że mnie wyzywa na tym odcinku. A co z tamtym się stało, z tym z tyłu? Co? Ej, co ten gość robi? Ej, nie. Nie! Jezus, jak mi się spać chce. O, jaki laser. O, no i czemu on nie dostał tej awupy? Nie, no biedny elfik. Oglądamy w tej chwili biednego elfika, który jest podjeżdżany z dwóch stron prawdopodobnie. Czemu on tu podwala? Po co ty to podwaliłeś? 4 osoby nadal mamy w grze. Z tego co zauważyłem, chyba parę osób gra na padzie i nie wiem, czy znajdziemy ich niki. Mam nadzieję, że tak, ale mamy JDPortu. Ten elfik jest tam dobry, biedny elfik. To widać, że to jest taki chłopak, no... Ojejku, elfik. O, ale tam widziałem głowę. Dobra, dwa razy go trafił. No. Mamacy. Ło! Jakżeż pięknie zrobił. No, prawie elfik. Dawaj, że dojedzie już tego elfika. No, jaszczur, co jest? No i chłop ci uciekł, no i przegrałeś, bo podjechałeś. Oj, to będzie zły początek dnia. Żeby iść jeszcze po takim padnięciu do szkoły. Ale gość podjeżdża, czyli ma mało HP. Nad tobą! Nad tobą, jaszczur! Co on zrobił? 28! 56! 28! Jeszcze celowałem! Tu widzicie oczywiście jego statystyki. O Boże, no i drugi. Skąd on tutaj wskoczył? Nie, no przecież to są jakieś jaja. Dobra, oglądamy. Ale skąd on tu wskoczył? On musiał być na schodach i mi wskoczył po prostu tak, o. Tu jest ziomek, patrzy na ciebie ten ziomek. O, już wiem, na czym gra kolega. A nie, jest jego nick. Zerukstraj się nazywa gościu. Tu jest, nie, come on. O tej rannej, ale powiem wam, że dawno się tak nie rozbudziłem z samego rana. Przecież ja chyba muszę codziennie rano teraz tak wstawać i nagrywać odcinki, tam mnie rozbudzi 100%. Tu jest ryba, o, pewnie, jaki hity był, ja nie mogę, ja też chcę tak strzelać. Dobra, jest gość. O, ej, no przecież te pady wszystko trafiają i on wystarczy, że spray. Przecież oni wszystko trafiają.
A jak się pytacie, skąd wiem, że gra na padzie, to zauważcie sobie jego boczne ruchy takie. Co jest? O, wypiała się bateria chyba. Ej, chyba tak, rozładował mu się pad. Ej, co jest grane? Co się z nim stało? Chyba mu bateria siadła na padzie, tak mi się wydaje. Albo mama wbiła do pokoju i powiedziała do szkoły, a nie granie o tej godzinie.